Cześć, witajcie w nowym vlogu, zobaczcie. Przywitamy się z panem w bazie. Twoja baza? Między palmą a skrzydło kwiatem. Proszę, kolejny update, skrzydło kwiat. Ma się dobrze, Marek. I co ty na to? Widzisz, a już chciałeś się go pozbyć. Bez komentarza. Ilość kwiatków w tym mieszkaniu już mnie przytłoczyła. Bez komentarza? Bez komentarza. Patrzcie, co tu jest. Uwaga, uwaga. No, ale jakbyś to jest sałatka. Sałatka. Wel Marek, a właściwie babcia Marka, która tę sałatkę nazywała, mówiła o niej, że jest to sałatka. Sałatka francuska. Skąd ta nazwa? W ogóle nie mam pojęcia. Trzy składniki tylko są. Tak, są trzy składniki, przyprawy. Podobno nie powiemy, bo Marek stwierdził, że będzie na TikToku, więc jak ktoś jest zainteresowany na TikToku, na shorcie, czyli i na YouTubie, i na Instagramie, zobaczcie, jak się zachwyca. Zachwyca. Główny składnik, wszyscy widzą kartofle. Ale wcale to nie widać, że to kartofel, wiesz, to może być naprawdę tak? Coś różnego bardzo. Ale powiem wam, smak niesamowity. Ale może zostawisz trochę, co? Oczywiście, no chcesz próbować? Nie. Ja wam powiem, jakoś nie przemawia do mnie połączenie tych składników, ale... mnie to pachnie, powiem wam, śledziem, ale tam nie ma śledzia. Także... No, śledziem! No jakoś ale tak mam. Ale teraz to pojechała. Może coś mi siadło na... A wiecie. Wiesz, tak ten... Bo to ludzie robią też wersję z śledziem. Ze śledziem, tak. W każdym razie być może wy znacie taką sałatkę typu sałatka francuska, ale tak jak widzicie, Marek po prostu powraca wspomnieniami do lat dzieciństwa. Ja nie wiem, skąd on pamięta te przepisy. No moja babcia to robiła. Ale skąd ty wiesz, że twoja babcia robiła to na takiej zasadzie, że dawała to... Bo ja byłem dzieckiem, które się interesowało tym, co je. Tak? Zresztą widać po mnie, no pewnie. Moja babcia, słuchajcie, robiła bardzo różne rzeczy, ale powiem wam tak. Takie jak moja babcia robiła pierogi, to sorry, ale nikt nie umie taki zrobić. Dobra, to już jest bajka. Chociaż nie, mówiłem, nie, że kiedyś, że u Gesslerowej jak byliśmy, były bardzo zbliżony smak. Ale to miało taki smak po prostu, te pierogi od babci. Rewelacja. Dalej. Barszczyk zawsze był rewelacyjny. Pierogi były rewelacyjne. Właśnie jakieś ciasto, słuchajcie, jak babcia zrobiła ciasto z kruszonką, no to Marek całą kruszonkę wyżarł, ciasto zostało, nie? Tak. A dzisiaj będziemy robili jedno z ciast właśnie według przepisów. Bardzo dobre ciasto będzie drożdżowe, co nie jest dla każdego łatwe. Niektórzy mają problem z ciastem drożdżowym, także... No bo składniki muszą być ciepłe. A to nie tylko taki jest sekret. Poznacie... przepis na ciasto drożdżowe według nas, czy tam naszego jakiegoś tam sposobu. Ja wam powiem, że często takie tradycyjne jakieś powroty do przepisów, sposobów gotowania są zaskakujące. Wielu z naszych widzów na przykład nie zna ich. Mówicie, że są nowe, aczkolwiek powiem wam taki news, że babka kartoflana, ziemniaczana, która pojawiła się niedawno na wszędzie. TikToku, YouTube i tak dalej, wszędzie na Instagramie. Ona jakoś poruszyła widzów, ponieważ się okazało, że piszecie, że taką babkę moja babcia robiła, a u nas na Podlasiu to ta babka się nazywa tak i siak. Przepraszam, że nie przytoczę nazwy, ale po prostu nie pamiętam, bo to są różne nazwy. I wiecie co, powiem wam, nawet dostaliśmy takie komentarze w języku ukraińskim. Profile Ukraińców, którzy pisali nam, że oni znają taką babkę, oni znają tego typu jakby przepis, także no coś fajnego i powiem wam, że to jest właśnie takie, ja nawet tak mówię, że kuchnia łączy, nie? Łączy. Słuchajcie, ja wam powiem tak, u nas w naszych przepisach krewetek nie znajdziecie. A dlaczego? Ja pomimo lubię. Tego, że ja lubię, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba przypominać stare przepisy, przepisy, które... A jak one ci się skończą? Ja myślę, że tych przepisów starych jest więcej niż tych nowych, wiecie, ta kuchnia fusion, czy jakoś takie cuda, kije na patyku, nie? Czyli wiecie, dostajecie pół kartofelka polane sosem i po prostu wszyscy odlatują. No. Ale wiesz, to nie, Marek, to nie znaczy, żeby się, wiesz, tylko żeby degustować, dobra. Żeby te smaki, tak wiecie, przeżywać. No jakoś nie wiem, jakoś nie żeby smakować po prostu, wiecie, a nie żeby tak, no ale aczkolwiek... przepraszam bardzo, a czy ta sałatka nie jest do degustacji? Ale wiesz co, no cebulą jedzie, bo się najadłem. A zdradziłeś
Dobra, no. To się wytnie. Nie, tego się nie wytnie, bo tego się nie da wyciąć. No ale ja wam powiem, cebula jest zdrowa. Cebula... A na tę porę roku idealna. Na tę porę... Wiecie co wam powiem, cebula i ta pora roku? Plus cukier to się równa syrop cebulowy. O, też domowy przepis. Bardzo fajny domowy przepis. A ja tak patrzę i patrzę... Biedronka. A to jest jakiś wysyp tych biedronek. Ostatnio wam mówiłam, pokazywałam wam, nie? Że i kolejne widzę tu po prostu na tych szybach okiennych. Ale wiesz, że te biedronki dziwne. Nie są czerwone? A jakie? Pomarańczowe. To są jakieś czeskie. Czeskie, aha. Nie dość, że mieliśmy wysyp i nadal mamy tych, wiecie, muszek owocówek takich, nie wiem, jakichś dziwnych. To teraz biedronki się pojawiły. Dobra, kończę. Przygotowujemy się do wypieku ciasta. Miejmy nadzieję, że nam wyjdzie. No. Ale ciasto też w sumie stary przepis. Stary, sprawdzony przepis. No teraz też się takie robi, ale powiem wam, że wiecie, ale... ciasta drożdżowe to były jedne właśnie. Z pierwszych. No bo proszek do pieczenia kiedy dopiero się pojawił? No soda była chyba najpierw, nie? Znaczy ja osobiście nigdy nie używam proszku do pieczenia, tylko zastępuję sodą. A ja używam. Tak a wiecie wiem. Czemu? No. Bo jest lepsza. No jedna, skąd? A przestań, lepsza. Oczywiście i to chemia, lepsza. I to chemia, także spoko. Ty wiesz co dzisiaj widziałem? Właśnie, słuchajcie, jeszcze jedno, nie no, teraz to mnie wziąłem. Jestem dzisiaj w Biedrze, nie? W Biedronce. Patrzę i co tam są? Jagody leśne. Ale mrożone, nie? A no to tego jest. A przepraszam, kup mi... I grzyby są. Ale tu nie chodzi o to, ale tu nie chodzi o to, ja wiem. I od razu przyszło mi na myśl, że można by było zrobić buchty z jagodami na przepis. Takie, buchty. To też moja babcia robiła. Buchty? No buchty. To ciężko nie wiem to jak czemu ciężko? To też drożdżowe, no kluski na parze, nie? Jak słuchajcie, piszcie, czy chcecie, żeby były buchty na kanale Gotujemy i innych. Także zrobimy dla was buchty. Ty widziałeś to opakowanie? Dobra, no. Ale patrzcie. No piękne. Naprawdę. Wiadereczko, dobra, to jedziemy z koksem. A nie musisz z tym być, że robiła ciasto? Nie. A, do lodówki? Nie, do zjedzenia. A. Teraz porcja dla mnie. Oj, stało się, nie uwierzycie. Patrzcie. Popatrzcie na to. No, ale jak wyrosło. Takie ciasto drożdżowe, to tylko Marzenka umie zrobić. No, nie tylko ja, są też osoby, które potrafią, ale powiem wam, że ciasto drożdżowe... Ale u nas w rodzinie... ...jest bardzo wymagające. To ciasto, nie licząc zaczynu, to rosło jeszcze dodatkowo. Popatrzcie, która jest godzina. A zaczęliśmy robić chyba... 17. Także naprawdę wymaga bardzo dużo czasu, cierpliwości i tym razem, pomimo tego, że mamy sprzęty, mamy ten mikser planetarny, mamy termomiksa, niczego nie użyliśmy. Ja po prostu użyłam swojej ręki. I powiem wam, że ciasto wyszło rewelacyjne, to znaczy no nieskromnie mówiąc, nie? No, naprawdę. I wyrosło super, śliwki można zastąpić innymi owocami. Nawet nie trzeba niczym, mogą mieć samą posypkę. Można, jeżeli ktoś chce, lukrem posypać. Mnie tylko posypać tutaj... Posypać lukrem? To chyba z wrażenia. Ze zmęczenia. Mnie tutaj niepokoi troszeczkę, ono tak widzicie? Ale to jest normalne, bo są śliwki ciężkie, tu może ich było za dużo i siadło. Może za dużo śliwek w jednym tym miejscu było, tak nie rozłożyłam ich. No ale słuchajcie, nie, ja to muszę zrobić przy was. Słuchajcie, a ja wam powiem tylko jedną rzecz. To wam każdy powie, kto piecze ciasta, że nic nie zastąpi ludzkich rączek. Po pierwsze, ciasto drożdżowe lubi temperaturę, a wiadomo, że te urządzenia nie podgrzewają. No jedynie Thermomix. I tu trzeba powiedzieć, ciasto drożdżowe z Thermomixa też jest dobre, ale na pewno nie jest takie puszyste jak to. Pycha. A tu wiecie, Marzena przynajmniej... Pazurki jak sobie ja czyściła. Mówię pycha, to naprawdę jest dobre, bo ja za słodkim nie przepadam. Ale ono w ogóle nie jest jakieś takie bardzo słodkie, wiesz, takie zrównoważone jest. Śliweczka wchodzi, ale wiecie, śliweczka węgierka, to wam powiem, pycha. Lekko posypka, daje też takiej słodkości. Patrzcie na to. To jest normalnie nie polecam może, wam. To jest jak gąbeczka. A, przepis znajdziecie na TikToku oczywiście. No i na szorcie, i na rolce, słuchajcie, to jest wszędzie. Także... Ja już kiedyś Marzenie powiedziałem, myśmy zalali... Ale słuchajcie, nasze przepisy są sprawdzone przez nas, zresztą to widzicie i powinny wam wyjść, tak jak i nam. A to nie taki, ściema. To się zrobi taki odcinek kulinarny, zauważyłaś? No, ciągle a pierdzielimy o jedzeniu. Dobra, także ciasto sobie przykryję szmatką. Ale to nie wszystko, bo w czasie jak to ciasto się robiło,
To Marzenka zrobiła, no razem z moją pomocą skromną. Tak, Marek, ja naprawdę świetnie. To już chyba znacie, nie? Ja to marchewkowe. Czekaj, bo ono mi... dobra. Bo wiecie... Nie? O. Dobra, wyszło. Popatrzcie, jakie piękne. Powiem wam, że no właśnie, to jest jakby realizacja tego naszego zamiaru. Jutro przychodzą do nas znajomi i będziemy ich częstować właśnie tiktokowymi naszymi przepisami. Ciasto marchewkowe dzisiaj, ciasto drożdżowe. A jeszcze ja wam pokażę, co jeszcze tu w lodówce czeka na ludzi. Uwaga, uwaga, popatrzcie, cytrynki, też będzie lemoniatka. No majonezik to Marzena kupiła, kielecki, wiecie. Nie, trochę chyba, nie będę to czuję się zdradzony. Ale jutrzejsze potrawy nie. Będą jeszcze zapiekanki z TikToka, z pieczarkami. A czemu z TikToka? To nie jest TikToka. Ale bo tam jako pierwsze wrzucane są przepisy, wiesz? No tam są jako pierwsze, ale ogólnie to wiecie, że tak powiem, zauważyliśmy to, że społeczności się różnią, nie? Tak, że odbiorcy tak. Są naprawdę, i bo na początku Marzena mówi, ty po co ty dodajesz na shorta, jak to jest na TikToku, albo na rolki, jak to jest na TikToku, a się okazuje, słuchajcie, są osoby, które korzystają z jednego medium społecznościowego, tak, no i tak, tak to mniej więcej wygląda. I piszą nam o tym, że po prostu nie mają na przykład TikToka, czy nie mają Instagrama, wtedy oglądają nas po prostu na YouTubie, prawda, bo akurat mają, albo odwrotnie, nie mają konta na YouTubie, a na Instagramie, także dlatego wrzucamy wszędzie. Tym samym zalewamy świat naszymi przepisami. Zalewaliśmy rynek. Nie, już nie bądź taki, dobra. Nie no, słuchajcie, mój cel jest jeden. Tak? Ale ja wam go nie zdradzę na razie. Nie, tajemnica. Nie. To będzie na razie moja tajemnica, ale kiedyś wam powiem na pewno. Dobra, to ja się zabieram za jedzenie. Ale nie za dużo, bo wiesz, że ale wiesz, na jutro nie jest mi wystarczyło. W ogóle takie słodkie, jak się kupi w sklepie takie ciasto, nie w każdym, bo w niektórych są dobre piekarnie, ale niektóre są takie mdłe. Na przykład, wiesz, te wszystkie z sieciówek to są... No bo troszkę tam jest wspomagaczy, nie oszukujmy się, a tutaj wszystko swojskie, naturalne. Także smacznego, ale Marek już dzisiaj kończysz, bo żeby dla gości mi starczyło jutro, wiesz? No. Proszę, jakie porządki. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ta klatka to już dawno nie była tak czysta, co Marek? Jak nie? Nie, słuchajcie, ja tak? Już to kiedyś mówiłem, mamy ciszę radio, bo wiecie, która to musi jak grać. To? Ja no dawno nie wymieniliśmy, nie wymienialiśmy klatka, drybed był robiony, jak przyjechaliśmy ze wczasów, czyli na początku sierpnia. No, to czyli już cały sierpień, cały wrzesień, dwa miesiące, ale... Króliczki załatwiają się do kuwety, co prawda im się zdarzy też na drybedzik, ale ja wam powiem, że one lubią te swoje klimaty, pomimo tego, że one dla nas są może średnio miłe, bo jak George i Rupert widzą nową klatkę, że się robi, to od razu ciśnienie podskakuje. To nie jest ich bajka, nie? No wiecie, no zwierzęta lubią swoje zapachy, no. To nie tak, tak jak ludzie. On tego nie lubi, także troszeczkę jest poddenerwowany. O, Michał, się jak tam na angielskim? Fajnie było. Fajnie było? Tak. Krzesła przygotowane, króliki... Muszą być ewakuowane stąd. Dlatego, że będą tutaj. Stół damy. A to muszę wyczyścić. Tam. No i wtedy będzie ok. Pomieszczą się wszyscy. Wszyscy i wszystko chyba. Tutaj jest jeszcze dojadane ciasto ze śliwkami, ale ono już ma kilka dni. Tutaj są ciasta. Jak kilka dni? No to ciasto? Tak. A to nie jest to twoje pieczone? No to jest moje pieczone, ale... A to nie jest drożdżowe? No nie! A ja myślałem, że to jest właśnie to drożdżowe wczorajsze i tak... O, widzisz, a jakaś ty nie widzisz różnicy między tym, no, widzisz, a tym? No tak źle. No, naprawdę. Słuchajcie, bardzo w ogóle dzisiaj coś uświadomiliśmy sobie. Bo wiecie, stwierdziłem, że dam na Instagrama, zadaj mi pytanie. I tam podło takie pytanie, jak długo się znacie? No i wiecie, ja teraz domarzę, ty ile my się już znamy? I wiecie co wyszło? Że 17 lat Marzena się ze mną musi męczyć. 17 lat, dużo czy mało? Boże, to więcej niż Michasia, no coś tak cieszysz? Nie, nic! Ale to nic, ile rodzice? Po 40 mają, nie? Ale kto? No nasi. No moi mają 45 lat po ślubie. O Boże, słuchajcie. W tym roku. Wyobrażacie sobie, Marzena i Marek 45 lat po ślubie i tu gotują.
i tu gotują. Co to będzie? Najpierw będziemy zęby kleić na ten koregal. Nie korega, jak nie, jest? Nie, robimy te kremy. Kremy, zupa krem. Tak jak mój tata, bo on nie lubi już gryźć, więc on lubi takie raczej miękkie rzeczy. No ale wiecie, to tak z wiekiem jest, to niestety. No tak jesteśmy już zbudowani. No. Nam nie rosną zęby jak królikom całe życie, żeby korekty robić. No to tyle, jeżeli chodzi o znajomość. 19 lat się znamy, a po ślubie... 17. 17. Naprawdę, nie dokładaj, co? A ja chciałem powiedzieć 17 lat po ślubie, nie? Nie, nie. Po ślubie jest lat 13. A nie 14? Nie, koleżanko. 2009. Bo ty, no to jest ponad, no po, ponad ten, bo ty masz teraz ponad 12. No to myśmy się rok wcześniej pobrali. Także tak to mniej więcej pobrali. Jak to dziwnie się mówi, pobrali. Myśmy się pobrali, no. Także Rupert, kamera cię widzi, no skończ tam sobie grzebać, no on tak robi, nie? To jest taka natura zwierzęca. Dobra, dobra. Trzeba tu ogarnąć i już jest wszystko prawie gotowe. Bierzemy się. Za podłogę tak, gdzie tam prawie wszystko? No 5 minut potrzebuje. Tak? Tak. No to zaczynamy odliczanie. Czas. Słuchajcie, ja wam pokażę czas. 13.02, o 15 przychodzą goście, o 14 będziemy wyrobieni. A zobaczycie. Ale to jest w przenośni, Marzenko, polonista. Ale ja przenośnie, to w takiej sytuacji, to ja robię konkrety. Ale teraz patrz, jaką mam koszulkę, czy ładnie wyglądam, nie? No. A lemoniadę 14 robisz? Minęła. Lemoniady nie zrobiłeś jeszcze? No nie, ale już jest, proszę, posprzątane, przygotowane. Także goście mogą przychodzić, no tylko lemoniada. Różne jeszcze rzeczy jeszcze muszę dać, widelczyki, takie pierdółki, nie? No ale... No, ale ogólnie już jest ogarnięte. Jest o, proszę. Robieni. Nowa miejscóweczka króliczków na parę godzin. Czy by się podobało? Nie, znaczy nie, no jasne by mieli, ale nie wiem. Ale to jest niestety nie do przejścia taka miejscówka, ponieważ byśmy tutaj nie mieli gdzie... To udać, a tu byłaby przestrzeń. Zobaczcie, jak tu jest zagracone od razu, nie? I ta lampa wisząca, nie wiadomo jak, po co dać. Nie, no wiadomo. Nie no, wszystko wróci do swojej normy sprzed dzisiejszej wizyty, ale będzie okej. Okay. Tu tak zawsze, jak goście przychodzą, to tu jest stół wysuwany na środek. Wigilia, nie? Urodziny Marzenki. No bo to jest jedyne miejsce, gdzie nikt nie będzie zahaczał o naszą lampę. No wiem, ostatecznie... O, a dziurka, wita. I ona już tak zostanie, wierzcie mi. Nie, przy remoncie będzie, zniknie. A planujesz kiedy? Tak. Za 4 lata. A może 5? Nie no, trzeba, to już jest rok, słuchajcie, po malowaniu. Także kurzyć już się powoli kurzy i brudzi, no trzeba. A sezon grzewczy jak się skończy, to też będzie. Ale w tym roku nie. W tym roku, słuchajcie, 15 stopni. Tak ale, jak Anna będzie miała. No ale to też trzeba dogrzać trochę, nie? Żeby ale tak się nie kurzy. Było. Nie, tak się nie unosi. Dobra, to zabieramy się dalej, a przebierz się może, co? Ja wiem, muszę się przebrać. Dobra, idę. Jeszcze tutaj na tym stole czegoś brakuje. No chyba podstawy, czyli słuchajcie, lemoniady. Proszę, już cytrynki gotowe, ale nie są tak wysuszone, jak powinny być. O! A wiesz czemu? Bo trzymasz je w lodówce i nie dojrzały tak bardzo. Możliwe, bo stwierdziłam, że tak, jakiekolwiek owoce się pojawią na zewnątrz, to już jest. Ale ja wam powiem, z tymi muszkami jest taki problem, że one są nawet w sklepach, widziałem w tym Kauflandzie ostatnio, takie są specjalne pojemniczki, gdzie one tam się łapią, nie? Mhm. No a tu się słuchajcie robi, że tak powiem, kultowa lemoniada, marka cytrynowa. Przygotowane. Proszę, tu do wyciskania już ładnie pokrojone kawałki. Oczywiście cukier brązowy. Tak, i oczywiście. Ta magiczna, zielona wyciska, coś tam. I za chwilę oczywiście się pojawi hasło w komentarzach. Ile cukru? No ile? Dużo. Ale wiecie, no to z tego powstanie ile litr? Litr, no nie, czy półtorej chyba z tym dzbanku. On jest dosyć taki duży, ten dzbanuszek, także... Słuchajcie, jak ktoś mówi, że jest dużo cukru, proponuję iść do sklepu, sprawdzić na etykietce, ile jest cukru w Coca-Coli. Można ksylitol, wiesz, tam ten erytrytol cały też, nie? Nie jest to mówisz? Dobra. No może zamiast chabowego można zjeść tego. Ej, no to siłka, no. Jak się to nazywa? Dajesz muskle teraz. Z czego się robi, jak nie z tego schabowego? Co ze schabowego? No wiesz co, te takie, jak się to nazywa? Co? No takie te wege kotlety. Sojowe. O, soi. No może, ale można. Jak ktoś lubi, to nie je, no nie? No że i ty byś też polubił. Nie moja bajka. Nie? To jest tak samo jak te zamienniki serów. Nie moja bajka. Na dworze coś tam słychać robią, ale zobaczcie, jaka piękna pogoda. O, może tak stanę. Jej, widzicie te drzewa? Pięknie to wygląda. One już się tak rzucą, jeszcze się zielenią, ale już tak
nabierają niesilnych barw na stoliczku. No już nie ma nawet liści, dobra. No i powiem wam, pelargonie pięknie wyglądają w tym roku. To są, jak to powiedziałam, znawczyni tematu, kwiaty typowo na balkon. No. Dobra, a my czekamy. Mieszadło. Mieszadło, no i szejk. Dobra, chyba będzie dobra. A na dzisiaj to w sumie taka lemoniada, jak jest tak ładnie bez ciepło. Lodu robię. Bez lodu? Bez. Troszeczkę daj. Myślę, że taka schłodzona to jest lepsza. Teraz ten kolor, nie? A to dzięki temu, że cukier wrzucił. Ty, a miętę dajesz? Nie. Nie. Dobra. No jak widać, jesteśmy już po imprezie. Wszyscy goście poszli. Marek sprząta. Tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy do ogarnięcia. Już praktycznie nie było dużo do sprzątania. I prezentów częściowo. O, bo dostaliśmy i słodycze, i wiecie, takie różne tam szklane rzeczy. Już tu nie pokażę. Piękne świeczki, ja wam powiem, nie, że... No wino, co to takiego? No wino. To są, czekaj, bo właśnie wiedziałam, z czego są zrobione, ale dokładnie teraz... Na... Nie, ale zapach. Nie? Ale zapach, ten szafranowy las jest dla mnie super. No ładny, bardzo ładny, ale ten jest jakiś ciasteczkowy. A ten mi się ciasteczkowy kojarzy właśnie, no tak jak zresztą jest nazwa, tarta dyniowa. Aha. Z takimi zapachami świeczek, które dobra. Są na przykład na Halloween, ale super pachną. No ale to czekajcie, bo teraz mi to ginie tutaj ten bukiet. Tak, bo tu jest jeszcze chaos, wiecie? Marek, to ja mam dla ciebie zadanie. Weź to. Co? Do ręki. Aha. I będzie widać przynajmniej ładnie, zobaczcie. Ja wam powiem tak. Tylko takiego, delikatnie, ostrożnie. Takiego wiesz? Czegoś to jeszcze w życiu nie widziałem. Ale pomysł jest według mnie tak rewelacyjny. W ogóle wiecie, to jest forma do pieczenia, no blacha do pieczenia. I w niej jest zrobiona taka super kompozycja. Ja ale też jak pierwszy to wygląda, raz to nie? Widzę. Kapusta, śliwki są nawet. Nie wiem, jak się ta odmiana kapusty nazywa. To jest dekoracyjna. Ale jest jadalna, jadalna. A ja nie wiem. Tak, jadalna. Tak? No tu mamy kilka rzeczy takich, wiecie, dekoracyjnych. No tu już wiadomo, grzybek, trochę przywiędło, ale to normalne. Papryczki, akurat do zjedzenia. Dwa miodziki. Ja to może postawię, to ciężkie jest. Szpatułkę i tu w ogóle zobaczcie te łyżki drewniane. No coś pięknego. Makaroniki. Makaroniki. Ale te śliwki są bo... Jaka tu jest tarka, teraz to widzę. No tarka jest, już jest deska z tyłu. A tu jest deska jeszcze do krojenia. No naprawdę. Nie, no, kompozycja, powiem wam. W ogóle kompozycja, ale pomysł, nie? I z tego co bardzo wiemy. Bardzo fajny. To nie było kupione, to tylko było robione. Znaczy tak. Tylko to było robione. To jest. Miody, widziałaś? Widziałam, już mówiłam wam. To jest zrobione. Handmade, no. Dobra. I to jest zrobione. No, że tak powiem... To nie... osoby, które się tym nie zajmuje zawodowo. Tak, i nie kupione na zasadzie w sklepie, w którym to się robi. Także bardzo fajny, ciekawy pomysł. Fajne prezenty, bardzo dziękujemy za wszystkie. Teraz sprzątamy po imprezie. Fajnie było, wesoło, pogadaliśmy. O, ja zapiekanka. Zapiekanka z TikToka. Z TikToka i była lemoniada i tak dalej. Ale najważniejsze to było to spotkanie. Po no latach. Fajnie. W sumie no po latach, ale tak jeszcze świeżo w pamięci. Bo nie, na przykład no tak, ja to mam świeżo w pamięci. Ja wiem, no ale proszę cię, nawet były, słuchajcie, tematy były poruszane tak, jakbyśmy dalej zawodowo byli czynni. No. Tak, to już chyba tak. Jakieś zboczenie zawodowe jest. No, my wracamy do sprzątania. Tutaj panowie denerwują się. George bardzo, bardzo poddenerwowany był dzisiaj. Ale przeżył i schował się w ogóle w klacie i sobie teraz siedzi. Posprzątamy, trochę ogarniemy. Zaraz klapka wróci na swoje miejsce. Stół zostanie przesunięty tutaj. No i tyle. Także słuchajcie, jutro fajne niedziela, spotkanie. Można odpocząć, wyspać się znowu. No jutro niedziela, nabieramy sił przed nowym tygodniem, który też będzie dla nas atrakcyjny. Wiecie, że już w tym tygodniu wymieniam opony na zimowe. Ja nie wiem dlaczego. Się ciepło zaczyna. Zaczyna się robić ciepło. Ale może zwykle się obawia, że ją zima zaskoczy. Ale ja się obawiam. Tym bardziej, no, że szykuje mi się troszeczkę dalsza podróż. Znaczy dalsza. Bo to nie jest daleko chcesz od nas. Chcesz coś powiedzieć? Ale rejon taki, że opady śniegu mogą być. Zapowiadane. No to już wszyscy wiedzą, że nie jedziesz na Mazury ani nad morze.
Nie wiem, kochani, dobrze. Także wracamy do sprzątania. Przestaję gadać, bo Marek, widzę, tutaj już się spocił. A czy ja nie? No co ty? A jeszcze wam nie pokazałam, muszę wam pokazać. Patrzcie do kolekcji. A ja to już trzeci, ale w innej odmianie. Ale to jest taki inny anturium, czekajcie. Czemu inne? No bo takie maliki, takie właśnie intensywne. Ty, a wiesz co, ja tak myślę, jakbyśmy kupili jakąś taką... Donice, no. Takie trzy w jednym i tak posadzili te trzy, żeby... Albo taka, ale to by była taka poziomy różne by miała, nie? No nie, kiedyś były takie na zioła, że były takie i trzy. I popatrzcie, tutaj sobie mamy ten. I patrzcie, tu można wtedy dać... Oj, ale fajnie. Pięknie. I jeszcze właśnie taki anturium dostałam. No super, dziękuję bardzo. No i popatrzcie, jak ładnie się to prezentuje tutaj na tym stole. A jeszcze wam oprowadzę po tej kompozycji. To jest dyńka chyba, tak? Kapucha. Co my tu mamy jeszcze? Dwa miodziki i do tego taka specjalna szpatułka do nakładania. Tutaj ukryty grzybek. Sztuczny, ale piękny. Co my tu jeszcze? Nie no, grzyb sztuczny. No ale jako prawdziwek, nie? Ach, jako prawdziwek? Nie, chyba nie tak. Ja też nie znam się tak za bardzo. Tutaj super tareczka mini, zestaw narzędzi, tutaj makaroniki, które no właśnie jakoś tak fajnie się komponują, a tutaj jeszcze takie, papryczka, chyba chili. Coś, co króliczki na pewno wchłoną, bo to akurat jest świeże, pyszne, bazylia. Jeszcze wam tutaj odwrócę, to jest pietruszka, o ile się nie mylę. I zobaczcie, z tyłu kryje się deska. No pięknie to wygląda jako całość, jako kompozycja. A tu jeszcze gdzieś ukryły się śliwkowe kwiaty. Już wam je pokażę. Śliweczki wędzone, no pięknie udają kwiatuszki. No są dobre. Także większość z tego będzie zjedzona, a część zostanie do kuchennych przepisów gotowania. Zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje i naprawdę super pomysł. No a przede wszystkim to brawa za wykonanie, bo żeby coś takiego zrobić i żeby tak ładnie się prezentowało, no to trzeba mieć talent.